malućki, 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 jako rękawiczka. A wolite z Jakoby, Jakoby, kawołeczek smycka. Śpiewajcie, zigrajcie smut, dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie smut, dzieciątku małemu. Synie, lepiej tobie by, tobie by siedzieć było w niebie. Deś twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał tobie. Śpiewajcie, zigrajcie smut, dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie smut. Z księdzem kardynałem, którego bardzo serdecznie witam, oraz z księdzem biskupem Janem, księżmi infłatami, profesorami, proboszczami z parafii, z których przybyliście tutaj, aby z nami wspólnie kolędować. A więc zboru. Jeszcze. Bardzo serdecznie. Bur. Ręce do góry. Z wójtem Szafla. Nieśmiertelnym, panie Stanisławie Śliwanie. A następnie z Rogoźnika. Po raz pierwszy. Witamy bardzo pięknie. Z świętym proboszczem i z panią dyrektor Grażyną Chlawacz-Lisiecką. I Kliszta. Państwa bardzo serdecznie witam. Przedstawicieli i dyrektora BOR-u ze szkoły podstawowej, który, no, on jest takim głównym inspiratorem i organizatorem naszego spotkania, pana Jana Gacka, proboszcza Szafla, księdza Andrzeja Kamińskiego, no i wójta gminy Nowy Targ, Jana Smarducha. Dajmy brawa. Witam księdza proboszcza Bukalskiego, panią dyrektor Grażynę Chlawacz-Lisiecką, którą wymieniłem, i sołtysa Rogoźnika Kazimierza Zupka. Brawo.
Widzimy na wystawie bardzo dużo prac plastycznych i to trzeba przyznać wspaniałych prac, które były organizowane przez szkołę podstawową w Boże, których w ilości jest 250 pokazanych, ale naprawdę na bardzo wyrafinowanym poziomie, oraz szopki z rogoźnika. Zobaczymy naprawdę wspaniałe dzieła, tak to trzeba nazwać, młodzieży z rogoźnika, które co prawda dla nas tutaj w Krakowie, kiedy mówimy szopka, zawsze nasze myśli kierują się do szopek krakowskich, wieży, mariackich i tak dalej. Zupełnie inna atmosfera. Atmosfera to jest gór, ale wspaniałe pomysły, no i bez żadnego plastiku. Wszystko, cokolwiek jest, jest zrobione przez dzieci, młodzież ręcznie. Bardzo się z tego cieszymy i zobaczycie Państwo, że radość będzie wielka po tym. Jeszcze bardzo prosimy wójta gminy Nowy Targ. Eminencjo, księże kardynale, szanowni duchowni, szanowni Państwo, my ogromnie cieszymy się, dziękujemy za zaproszenie, głównie panu dyrektorowi Gackowi i księdzu dyrektorowi za zaproszenie. To jest głównie dzisiaj rogoźnik i szkoła podstawowa imieniem księdza profesora Tischnera, która od wielu lat specjalizuje się w organizowaniu szopek i myślę, że jest to dla nas zaszczyt i przyjemność gościć tutaj i pokazać owoc naszej pracy, pomysłów naszej młodzieży, które wypływają z naszego dziedzictwa kulturowego. Także jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za zaproszenie i zapraszamy księdza kardynała do zobaczenia naszych podhalańskich w stylu regionalnym szopek. Szczęść Boże. Teraz przemówił i otworzył dzisiejsze wystawy. Ile widzów? 25. W zeszłym roku, czy węczyć, będziecie węczyć? Będę. Co? Przygotowani jesteście? Rogoźnik, czy... Tak. Więc serdecznie witam w tym domu. Prawdziwy dyrektor, powinien już wszyscy na tym zgromadzonych, ale ja też jako gospoda z diecezji, pasterz Kościoła Krakowskiego. Witam, pozdrawiam i dziękuję. Bardzo słuchałem uważnie przemówień i może wcześniej. Pan dyrektorowi zboru bardzo dziękuję za ten konkurs zorganizowania, bo to nie tylko szkoła zboru, ale z tego powstała oraz biskupia. Młodzież, tylko młodzież, ludzie, którzy mieszkają pod Tatrami, są bardzo uwzględnieni artystycznie. I chyba ten konkurs, szopek i chyba mamy. Tak, 250 prac plastycznych. Tak, prace o wielkiej zdolności artystycznej dzieci i młodzieży. Zobaczymy to za chwilę, a teraz wam już sam fakt bardzo dziękuję. Dziękuję całej szkole i gminie Szafarki, chociaż wujek jest celem. Bardzo dziękuję. Panu bardzo dziękuję, oczywiście przemawia zawsze z takim żalem, ale tam jest treść i forma. Dlatego są puste słowa piękne, ale głębokie treści. Bardzo dziękuję. Dziękuję także wójtowi z Dobrodarku. Znaczy z Dobrodarku nie ma z samego Dobrodarku, ale nie jest mnie słowa. No i tak, trzyma się osobno. Tak, dziękuję bardzo do karni, która też przechowuje tradycje bardzo piękne. Jeszcze księdza proboszcza Macha. Macha? Tak. Jan Macha. Proszę. No, także dalej jest wójta orkiestra z Janią, to będzie młodzieżowa i jedni starszy razem, także ksiądz mówi młodzież, młodzież. Ale tych mamy sportu, dziękuję. Ćwiczą na miejscu, to jest młodzież zastąpili starszy. Ja to bym mówił, widzieliśmy go parę razy. Bardzo lubię śpiewać kolędy. Czekał na te kolędy. Zaczyna te kolędy zaraz po wieczerzy wigilijnej.
Pierwsze szedł do okna i do 81 roku, aby nam zaświecić świece, że czuwamy. Czuwamy nad historią Polski, nad sytuacją w Polsce. Do tego zachęcił sobie cały świat. I też zapalali inni ludzie te świece w oknie. A potem wieczerzamy wigilia i śpiewy. Śpiewał te kolędy do drugiego, do Matki Bożej Dobrze. Codziennie przynajmniej jedną kolędę. Ksiądz dyrektor mówi, że kolędy noszą radość. Nie wątpię sprawy. Stwarzają atmosferę radości, takiego zbratania, spokoju. Papież zawsze mówi, jaka głębia w tych, jakie prawdy się zawierają w tych kolędach w sposób artystycznie przedstawiony. On się modli. Należy się modlić kolędami. Wystarczy nie tylko śpiewać, ale wiedzieć, co się śpiewa. On tak robi. To jest pełen wysiłek, wysiłek twórczy. On modlił się tymi kolędami, potem przekazywał tę prawdę w czasie modlitwy, spotkania z innymi ludźmi, pogłębione przez niego. Także go tutaj przyzywamy, błogosławiamy go dziś, w przyszłości świętego Jana Pawła II, aby śpiewał także i z nami te kolędy, a my z nim. I możemy go zapominać, nie możemy go zapomnieć, bo to mają dzieci, większe. Trzeba się przypatrywać się na jego obrazy, a także słuchać, co oni mówią, patrzeć na filmy z nim nagrane lub o nim. Bo to jest dar wielki, jaki nam opatrzność dała Jana Pawła II. Nikt przed nim tak bardziej się urodził. Więc mamy tego patrona nowego Polski, tu Stanisław, tu Świętego Ojcze, jaki są, na Dobrze, a do nich trzeba absolutnie łączyć wielkiego patrona Polski Jana Pawła II, patriotę ogromnego. Nieraz już mówiłem, że on się nie wstydził Polski. Czasem Polacy różnie się zachowują, nie mówię, że się wstydzą, ale różnie się zachowują, może się nie przyznają, chociaż trudno, korzenie są i skorzenie się można wyrastać, ale trudno odczuć. Więc on wielki patriotą i raz mówił, że ja jestem pasterzem Kościoła Powszechnego, ale w tej funkcji posłannictwa przygotował mnie Kraków, Polska, kultura polska.